Wizja Ezechiela zaczyna się tak. Następnie zaprowadził mnie z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim. Dla naszego życia duchowego może to oznaczać co? Po pierwsze, Bóg chce nas zaprowadzić przed wejście do świątyni. To jest symboliczny obraz powrotu do kościoła przez duże K, czyli wracamy do wspólnoty kościoła, kiedy się nawracamy, kiedy zbliżamy się do Boga. I z tego wejścia do świątyni, spod progu tej świątyni wypływa woda. I tutaj woda, jak zobaczymy, będzie symbolem odrodzenia, nowego życia, a nawet uzdrowienia. Więc człowiek, który zbliża się do Boga, wchodzi w wodę życia. Zaraz to zobaczymy. To też jest oczywiście obraz chrztu. Ponieważ przednia strona wody świątyni była skierowana ku wschodowi, i ta woda płynie ku wschodowi, a wschód właśnie w mentalności Biblii, Mesjasz nadchodzi ze wschodu. Mesjasz jest tym wschodzącym słońcem, czyli wschodem, który oświeca świątynię. Ale zobaczymy tutaj niesamowitą mistykę, także geografii Jerozolimy. Ci wszyscy, którzy byli w Ziemi Świętej, wiedzą, że Góra Oliwna znajduje się na wschód od świątyni, gdzie Jezus spędza noce na modlitwie i tak dalej, i oczywiście dokonuje się konanie Jezusa przed męką, agonia Jezusa w Ogrójcu. Ale uwaga, i wyobraźmy sobie, że spoza tej Góry Oliwnej wyłania się co rano słońce. I to można powiedzieć, że to słońce oświeca Jerozolimę, czyli nas, Kościół, ślizgając się po szczycie agonii, ogrodu oliwnego agonii. I zobaczymy, że ta tajemnica tej agonii, czy tego pogrążania się w jakimś stanie ciemności czy zagrożenia życia, jest właśnie w tym czytaniu też Ezechiela. I zobaczymy, co się dzieje właśnie teraz. I wyprowadził mnie przed bramę północną, na zewnątrz, i powiódł mnie do bramy zewnętrznej i tak dalej, i skierowanej ku wschodowi. Potem poprowadził mnie ów mąż w kierunku wschodnim. Miał on w ręku pręt mierniczy, odmierzył 1000 łokci, i kazał mi przejść przez wodę. Woda sięgała aż do kostek. No. 1000 łokci i do kostek. Zobaczymy tutaj, te liczby służą temu, żeby powiedzieć, moim zdaniem, o pewnej etapowości życia wewnętrznego, życia chrześcijańskiego. Albo o stopniowaniu tajemnic, że człowiek wchodzi nie od razu w całą tajemnicę, tylko powoli jest wprowadzony przez anioła, czyli w świat duchowy, w coraz głębszy, dalszy etap, który będzie głębszą tajemnicą. Następnie znowu odmierzył 1000 łokci, idzie Ezechiel w tej wodzie i sięga już do kolan.
i znowu 1000 łokci i do bioder. Właśnie zagrzmiało, jest burza i grad i silny wiatr na zewnątrz. I znów odmierzył jeszcze 1000 łokci. Był tam już potok, przez który nie mogłem przejść, gdyż woda była za głęboka. Była to woda do pływania, rzeka, przez którą nie można było przejść. Czyli to stopniowe wchodzenie w tajemnicę wschodu, czyli w tajemnicę Mesjasza, czyli w tajemnicę Jezusa Chrystusa, czyli w Górę Oliwną, to jest powolne, powolne pogrążanie się w wodzie, aż dochodzimy do takiej, do takiego momentu, kiedy już nie da się dalej iść. Można tylko pływać. I tutaj przychodzi nam na myśl z łatwością obraz świętego Piotra, który chodzi po wodzie. Tam się jakby człowiek dochodzi do takiego momentu, kiedy kroczy na granicy życia i śmierci, na granicy chodzenia po wodzie i topienia się, czyli do jakiegoś stanu skrajnego, który można nazwać oczywiście najpopularniej dnem. I tutaj chciałbym podkreślić, że mówimy o dnie duchowym. Czyli dochodzi się do pewnego braku możliwości pójścia dalej, tak jak jest właśnie u tego Ezechiela teraz. I w związku z tym, że już dalej się nie da iść, co robi anioł? Czy widziałeś to, Synu Człowieczy, i poprowadził mnie wzdłuż rzeki? Wzdłuż rzeki oznacza, że już nie jest w tej rzece. Ale po co to zrobił? Że wzdłuż tej rzeki znajduje się wiele drzew. Oczywiście zawsze drzewo w Biblii jest bezpośrednim odniesieniem do krzyża. I można powiedzieć w podwójnym sensie krzyża. Do krzyża Jezusa Chrystusa, jak na przykład drzewo życia w środku raju, które jest tak naprawdę właśnie krzyżem, na którym Jezus umarł, żeby dać życie światu, ale jest także symbolem naszych krzyży. I na przykład jak jesteśmy, nasze życie jest bezowocne, tak jak drzewo figowe, no to takie drzewo figowe jest przeznaczone do wycięcia. To są surowe słowa, ale mamy wielki post i trzeba to powiedzieć. Natomiast Bóg chce uratować, Bóg chce użyźnić, dać szansę, żeby nasz krzyż stał się także drzewem życia. Czyli nasze życiowe krzyże stały się także drzewami życia. A on rzekł do mnie, woda ta płynie na obszar wschodni wzdłuż stepów i rozlewa się w wodach słonych i wtedy wody jego stają się zdrowe. To jest niesamowicie mówiące o tajemnicy życia wewnętrznego. Że my jesteśmy takim zasolonym morzem martwym, tak można powiedzieć, ponieważ rzeczywiście w Ziemi Świętej jest morze martwe, w którym nie ma życia. I wydaje się, że właśnie ta rzeka ze świątyni jerozolimskiej płynie ku temu morzu martwemu, żeby jego wody zostały uzdrowione, zaroiły się życiem. Czyli znowu jest mowa o geografii Ziemi Świętej, która jest bardzo ważna dla zrozumienia Pisma Świętego. Natomiast tu w znaczeniu duchowym jest tak, że my jesteśmy takim morzem martwym i woda, która wypływa od Boga poprzez świątynię, czyli z ołtarza, czyli od Boga można powiedzieć, przez świątynię rozlewa się po naszej duszy, aby powoli, powoli, etapowo oczyszczać tę naszą wodę zasoloną,
żeby stała się słodką wodą, która daje życie. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu, będą tam też niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. I nie przez przypadek pewnie dzisiaj właśnie jesteśmy w Wielkim Poście, te dwa czytania, pierwsze i Ewangelia, są połączone, one ze sobą korespondują duchowo, bo w Ewangelii jest uzdrowienie chromego, który 38 lat chorował nad sadzawką Betesda, czyli wodą, którą porusza anioł i kto wejdzie pierwszy, doznaje uzdrowienia. Ale tu chodzi bardziej nam teraz o uzdrowienie duchowe, wewnętrzne, najczystszym, można powiedzieć, duchowym poziomie, gdzie Bóg dokonuje właśnie tej wewnętrznej przemiany. Kiedy człowiek doznaje tej wewnętrznej przemiany, to cała rzeczywistość jego życia się zmienia. Nie tylko ta duchowa, ale także i ta często ta zewnętrzna, choć pewnie nie zawsze, bo o tym mówił właśnie ostatnie zdanie tego czytania. A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują. Każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda dla nich przychodzi z przybytku. Przybytek dla Starego Testamentu to jest tam, gdzie mieszka Bóg. Czyli można powiedzieć tak, człowiek na poziomie duchowym jest bezpośrednio pojony wodą Boga, czyli wodą, która płynie z przybytku, a ten niesamowity, konkretny obraz drzew owocowych, które dają owoce w każdym miesiącu, nie wyczerpują się, to przecież jest obraz raju. Czyli kto przeszedł przez głęboką wodę Golgoty, Mesjasza cierpiącego, w pewnym momencie dochodzi do raju. I ten raj jest duchowy, ale ten duchowy raj ma nas przeprowadzić przez bramę śmierci do wiecznego raju, który będzie wspaniałym ogrodem ze wspaniałymi owocami. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo. Czyli jednocześnie pokarm i lekarstwo. Odnieśmy to bezpośrednio teraz podczas tej Eucharystii, właśnie do Eucharystii. Owoce drzew. No jaki jest owoc drzewa krzyża? Tu widać krzyż, który czasami jest przez artystów tak zrobiony, że jest rzeźbiony, jakby był winnym krzewem. Owocem krzyża, czyli męki Chrystusa na krzyżu i śmierci, jest płynąca krew, która jest oczywiście obrazem płynącego soku z winogron. Czyli krew Chrystusa i sok z winogron używany w Eucharystii, żeby przez konsekrację stał się krwią Chrystusa. Czyli karmimy się w Eucharystii krwią Chrystusa i to jest i przez to mamy to życie rajskie w sobie, które jednak jest owocem męki, czyli cierpienia, czyli mądrości krzyża, czyli nowego życia, które pochodzi od krzyża, który jest przeżywany duchowo, wewnętrznie w nas, poprzez nasze krzyże. No i drugi element, zdrowie. Czyli można powiedzieć, to jest bardzo szeroki temat, nie ma na to czasu, że
Eucharystia, czyli krew Chrystusa, między innymi, jest sakramentem uzdrowienia duchowego, a właściwie każdego uzdrowienia. Także zanurzmy się teraz w tej tajemnicy eucharystycznej, ciesząc się już perspektywą życia na wieki nad brzegiem rzeki, w której roi się życie od życia z pięknymi drzewami, które mają wspaniałe owoce, które mają najsłodszy, jaki można sobie wyobrazić, smak.